want to enjoy in the Lord Jesus. Es gibt sehr, sehr viel, was wir an Herrn Jesus, in Herrn Jesus genießen können. Jest bardzo wiele rzeczy, którymi możemy się radować w Panu Jezusie. Let us seek to enjoy Him more and more. Lasst uns darauf sehen, dass wir ihn mehr und mehr genießen. Starajmy się, aby On był naszą radością, abyśmy cieszyli się z Niego bardziej i bardziej. However, to do this, we need to overcome the world. Wie immer das zu tun sein mag, wir haben es nötig, die Welt zu überwinden. Jednakże, aby to czynić, musimy pokonać świat, zwyciężyć świat. Über die Einzelheiten nachsinnen, die von den Jünglingen geschrieben werden in Vers 14. Zanim zaczniemy rozmawiać na temat tych szczegółów dotyczących młodzieńców opisanych w 14 wierszu, möchte ich noch einmal kurz darauf hinweisen, chciałbym jeszcze krótko wskazać na to, dass die drei Stufen auch unmittelbar miteinander zusammenhängen. Że te trzy stopnie rozwoju są ściśle ze sobą połączone. Die Väter können nicht denken, das geht die Jünglinge an. I ojcowie nie mogą myśleć, to dotyczy tylko młodzieńców. Oder dass gar die Jünglinge meinen, das ist Speise für die Kinder. A młodzieńcy nie mogą sobie myśleć, o teraz to jest głoszony pokarm tylko dla dzieciątek. Was in den Jünglingen und Kindlein geschrieben ist, to, co jest młodzieńcom i dzieciątkom w wierze napisane, to też dotyczy bez ograniczeń również i ojców. Wenn wir an das Bild des Wachstums der Gemeinschaft hier denken, jeżeli pomyślimy o tym obrazie tego wzrastania w społeczności, dann liegt uns ein einfaches Bild sehr nah. To możemy zauważyć bardzo proste obrazy tego, przykłady tego. Wenn ein Kind mit 6 Jahren in die Schule kommt, gdy dziecko mając 6 lat idzie do szkoły, fängt es an, das ABC zu lernen. Zaczyna się uczyć abecadła. Und darauf kann es auch nicht verzichten, wenn es einmal eine höhere Schule besucht. I nie można tego na przykład pominąć, jeżeli by się chciało iść na uniwersytet. Also die Belehrungen, die den Jünglingen und Kindlein gegeben werden, gelten uneingeschränkt auch den Vätern. A więc te pouczenia, które są dane młodzieńcom i dzieciątkom w wierze, również bez żadnych ograniczeń są ważne dla ojców. Die Frage in Bezug auf Erkenntnis ist sicher beantwortet worden. Myślę, że to pytanie postawione na temat tego poznania, to już zostało odpowiedziane. Und ich denke, dass man eine sehr zusammenfassende, einfache Antwort darauf geben kann. Ale myślę, że można dać też i obszerne i proste odpowiedzi na ten temat. Es handelt sich um eine Erkenntnis, chodzi tutaj o poznanie, die wir erwerben durch Begegnung, które my pozyskujemy przez spotkanie. Ich weiß von einem Missionar, wiem o pewnym misjonarzu, dass er von dem Herrn Jesus in einem Dorf den Menschen erzählte, że on w pewnej wsi opowiadał o Panu Jezusie. In einem Nachbardorf geschah das. I stało się to we wsi sąsiedniej. Und plötzlich hebt ein kleiner Junge den Finger. A nagle mały chłopak podnosi palec w górę. Und als von dem Herrn Jesus sprach, sagte, diesen Mann kenne ich. I gdy ten ewangelista opowiadał o Panu Jezusie, to chłopak zgłosił się i mówi, o, tego człowieka to ja znam. Als dann gefragt wurde, wer ist denn das? A gdy go zapytano, a kto to jest według ciebie, dann erzählte er von einem Missionar des Nachbardorfes. To wtedy ten chłopak opowiedział o misjonarzu, który działał w sąsiedniej wsi. Dieser Missionar strahlte in seinem Leben aus, wer Christus ist. Tak, z życia tego misjonarza można było odczuć i odebrać to, kim jest Pan Jezus. Und das macht sehr deutlich, wie wichtig hier das Wachstum orientiert ist an der Gemeinschaft. I to pokazuje bardzo dobitnie, jak bardzo wzrost jest zależny od społeczności. Das ist eine Gefahr. Jest pewne niebezpieczeństwo, dass wir uns zu viel beschäftigen, że będziemy się zbyt wiele zajmować mit den Gedanken, ob wir ein Kindlein, Junglein oder Vater sind. Tymi myślami, czy ktoś z nas jest może dziecięciem, czy młodzieńcem, czy ojcem we wierze.
Ein sehr geschätzter Bruder, der schon lange beim Herrn ist, der wird cudowny brat, który już od dawna jest u Pana, hat geschrieben, dass es wenig Väter gibt. On napisał, że jest niewielu ojców. Es ist gut, wenn wir alle den Wunsch haben, ein Vater zu sein. Dobrze jest, jeżeli wszyscy będziemy mieli takie życzenie stać się ojcem w wierze. Aber wenn wir in das Wort des Gottes schauen, ale gdy spojrzymy do Słowa Bożego, und Männer sehen, die, wie wir das doch denken und wissen, Väter waren, i tam zobaczymy mężczyzn, o których my myślimy i przypuszczamy, że byli ojcami we wierze, to stwierdzimy, że ci mężowie nie zaczęli tego twierdzić sami o sobie. Paweł napisał, że jest ojcem. Myślę, że pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, vers 15, da meint er, dass er die Korinther erweckt hat. I 15 wiersz w tym rozdziale to ma na myśli, że on zrodził tych Koryntian, pobudził ich. Ich denke, dass wir eine Definition geben können, was wirklich Wachstum ist. Myślę, że możemy dać na temat tego wzrostu duchowego wyjaśnienie. Und das hört ganz anders an als wir denken. I to wyjaśnienie może będzie całkowicie inaczej brzmiało, niż my sobie to wyobrażamy. Wirkliche Wachstum ist nicht größer werden, aber kleiner werden. Tak, prawdziwy wzrost charakteryzuje się tym, że ktoś nie staje się wielkim, ale właśnie staje się małym. Die Männer, die groß waren, haben sehr klein von sich selbst gedacht. Mężowie, którzy byli wielkimi, to o sobie samych niewiele myśleli, nie wysoko o sobie samych mówili. Ich erwähne zwei Männer aus das Wort Gottes. I wymienię tutaj dwóch mężów ze Słowa Bożego. Wir können noch viele dazu finden. Do tego można dodać jeszcze wielu innych. Aber zunächst Johannes der Täufer. A najpierw wymienimy Jana Chrzciciela. Der war in der Wüstengemeinschaft mit Gott. On był na pustyni w społeczności z Bogiem. Völlig getrennt von der Welt. Całkowicie oddzielony od świata. Seine Nahrung war das, was gegessen hat, war die Nahrung der Wüste. To, co on spożywał, to był pokarm, który mógł znaleźć na pustyni. Und wenn anfing zu predigen, i gdy on zaczął się modlić, haben die Menschen gedacht, das ist der Messias. To ludzie zaczęli myśleć, o, to jest Mesjasz. I oni się go pytali, kim ty jesteś? I on mówił, że ja jestem głosem wołającego na pustyni. On nie myślał o sobie samym wysoko. On nawet twierdził o samym sobie, że nie jest godzin wykonywać służby najniższego ze sług. A teraz ten wielki apostoł Paweł. Ich bin überzeugt, da ist nicht leicht ein Mann zu finden, ein Gläubiger zu finden, die so nah in der Gegenwart des Herrn war. Jestem przekonany, że trudno byłoby nam znaleźć przykład drugiego męża, który by był w społeczności tak blisko Pana jak on. Wenn der Herr ihn gerufen hat, kann man sagen, gdy Pan go powołał, ist er nicht von Menschen belehrt worden, to nie był pouczany przez ludzi, aber ging nach Arabien. Ale wiemy, że on poszedł do Arabii, aby tam przebywać w społeczności z Bogiem. Und dort wurde er belehrt. I tam on był pouczany, sein Dienst auszuführen, aby swoją służbę potem wykonywać. Gibt es drei sehr bekannte Stellen von Apostel Paulus. I są trzy znane miejsca słów apostoła Pawła. Obwohl er sagen durfte, pomimo że on mógł powiedzieć, dass keine so gearbeitet hatte wie er, że nikt nie pracował tak, jak ja pracowałem, lesen wir in 1. Timotheus, dass er der größte der Sünder war.
To my czytamy w liście do Tymoteusza, że siebie samego nazywa największym z grzeszników. 1 Koryntian 15, das ist der geringste der Apostel. A pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, nazywa siebie samego najmniejszym z apostołów. Meine Meinung nach war sehr größte. A według mojego mniemania, to on był największym z tych apostołów. Aber in Epheser 3 lesen wir, er war auch der geringste der Heiligen. Ale w Efezjan 3 czytamy, że on był, że był najmniejszym ze świętych. I to powiedział raz, że prawdziwy wzrost to oznacza być małym. Niewiele o sobie samym myśleć, a być wielkim w Panu. Już żeśmy wspomnieli o tym, że najważniejszą cechą ojców jest to, że oni mają tą społeczność. Wir haben schon erwähnt, dass diese Eigenschaft, wirkliche Eigenschaft der Väter ist, dass die haben diese Gemeinschaft. Oczywiście wszystkie te trzy grupy, które są wymienione, mają społeczność z ojcem. Natürlich, die drei erwähnte Gruppen haben Gemeinschaft mit dem Vater. Ale ta społeczność tych ojców, którzy są tutaj wymienieni na pierwszym miejscu, aber diese Gemeinschaft der Väter, welche auf erster Stelle erwähnt sind, jest tą społecznością, która charakteryzuje ich całe życie. Das ist diese Charakteristik, welche durch ganze Leben durchgeht. I ta społeczność prowadzi do tego, że oni mają w swoim życiu doświadczenie. Und diese Gemeinschaft führt dazu, dass sie in ihrem Leben Praxis erwerben. To doświadczenie wyraża się przez trzy rzeczy. Diese Erfahrung deutet sich durch die drei Dinge. Pierwsza to jest cierpliwość. Erste heißt Geduld. Druga to jest stałość. Zweite Konstant, also Unveränderlichkeit. Trzecia to jest zależność. Und dritte, das ist Abhängigkeit. I kiedy to przeniesiemy na te małe dzieci, które są tutaj wymienione jako trzecia grupa, und wenn wir das übertragen auf die dritte Gruppe, das heißt auf die Kindlein, to wtedy zobaczymy, że dzieci mają mało cierpliwości. Das merken wir, dass die Kinder wenig Geduld besitzen. Że mają mało stałości. Das weniger Konstantheit oder Unveränderlichkeit. I życie charakteryzuje to, że muszą uczyć się tej zależności. Und ihr Leben bedeutet, dass sie müssen lernen, im Ausdauer zu bleiben. W życiu tych ojców to doświadczenie właśnie prowadzi do tego, że są dojrzani. Im Leben dieser Väter. W życiu tych ojców to doświadczenie prowadzi do tego, że są dojrzani, dojrzałości. Und im Leben dieser Väter, diese Erfahrung bringt Reife. Myśmy słyszeli o Pawle, który powiedział, że wir haben gehört über Paulus, dass er selbst sagt, wszystko musi pozostawić, wszystkiego musi się wyzbyć. Alles muss ich lassen, alles muss ich opfern, żeby być całkowicie w Chrystusie. Um im Christus vollkommen zu sein. To znaczy, że nie może ufać sobie, nie może ufać swemu ciału i swojemu rozumowi. Das heißt, er darf seinem Fleische, seinem Herzen und Verstande vertrauen. Kiedy Pan Jezus był tutaj na ziemi, on powiedział, i dzisiaj to czytaliśmy, Herr Jezus, wenn er auf dieser Erde lebte, hatte mal schon gesagt, świat Ciebie nie poznał, ale ja Ciebie poznałem. Die Welt hat dich nicht erkannt, aber ich habe dich erkannt. My wiemy o tym, że on znał najdoskonalej Ojca. Wir wissen, dass er am besten den Vater kannte. Ale kiedy tutaj na tej ziemi był w ciele, aber wenn er hier im Fleisch auf dieser Erde war, to on doświadczył tego, czego my doświadczamy w naszym życiu. Er hat das erfahren, was wir in unserem Leben in Erfahrung bringen. Że ciało nie pomaga nic w poznaniu Boga Ojca. Das Fleisch hilft nicht, um zu erkennen den Gott und Vater. Później druga grupa to są młodzieńcy. Die zweite Gruppe heißt Jünglinge. Młodzieńcy są mocni. Jünglinge sind stark. Ponieważ w nich mieszka Słowo Boże. Weil in ihnen Gottes Wort wohnt. I to dopiero prowadzi do tego, że zwyciężają złego. Und das führt dazu, dass sie diesen Bösen überwunden. Piotr w pierwszym liście, w drugim rozdziale, w drugim wersecie mówi, Petrus im ersten Brief, pierwszy list, drugi rozdział, drugi werset. Petrus im ersten Brief, Kapitel 2, Vers 2 sagt,
Jako nowonarodzone niemowlętka zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Und wie neugeborene Kindlein seid begierig nach vernünftigem, unverfälschtem Milch. To jest właśnie cel, aby mieć pragnienie niesfałszowanego mleka, tego duchowego słowa. Das ist gerade dieses Ziel, diese unverfälschte Milch zu haben, das heißt Gottes Wort. To słowo musi być wolne od wszystkich naleciałości ludzkich. Dieses Wort muss frei sein von irgendwelchen menschlichen Gedanken. Ono dopiero może spowodować, człowiek będzie wzrastał. No, dieses Wort kann bewirken, dass Mensch im Wachstum kommt. A kiedy to słowo będzie mieszkać w nich, und wenn dieses Wort wurde in ihnen wohnen, nie tylko w ich umysłach, nicht nur in ihrem Verstande, ale właśnie w ich sercach poprzez praktyczną realizację, aber auch in ihren Herzen durch praktische Leben, to będzie powodowało, że będą zwyciężać złego. Dann wird dazu führen, dass diese Bösen überwunden. Myśmy słyszeli o tym, że ci młodzieńcy poznali tą najważniejszą rzecz, jaką jest to, że w tym świecie jest duchowa walka. Die Jugendlichen haben das erkannt, dass in dieser Welt führt, muss man ständigen Kampf führen. Że jest tutaj ten zły, który sprzeciwia się wszelkim dziełom Bożym. Das hier ist diese Böse, welche irgendwelchen Werken Gottes widerspricht. Ale wynikiem tego, właśnie konsekwencją tego jest, że oni poznają, że i w nich samych odbywa się też ta walka. Aber sie haben selbst erkannt, dass in ihnen selbst dieser Kampf geführt wird. Że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Das Fleisch widersetzt sich dem Geiste und umgekehrt. I te rzeczy są sobie przeciwne. Und diese beide Dinge sind gegenseitig. Jeśli Bóg uczy ich cierpliwości, stałości i zależności od siebie. Weil Gott lernt ihnen von Abhängigkeit, Ausdauer und gegenseitiger Abhängigkeit. I to słowo przebywa w ich sercach. Und dieses Wort wohnt in ihrem Herzen. To daje im moc do tego, żeby mogli zwyciężyć. Das gibt ihnen Kraft, um das zu überwinden. Natomiast ta trzecia grupa, te małe dzieci. Und die dritte Gruppe, die Kindlein. Mówiliśmy, że są niecierpliwe. Wir haben schon erwähnt, dass die ungeduldig sind. Że one nie są stałe. Die sind, haben keinen Ausdauer. Że one chcą wiele zrobić naraz. Sie wollen auf einmal alles tun. A kiedy im się to nie udaje, to się często zrażają. Und wenn das misslingt, dann sind enttäuscht. One mają mało doświadczenia. Ja, sie besitzen weniger Erfahrung. Mają małe poznanie. Und weniger Erkenntnis. Ale muszą mieć jedną rzecz. Aber müssen eine Sache haben. Że muszą okazywać tą cześć i ten autorytet tym swoim duchowym ojcom. Aber müssen Ehre und Autorität gegenüber Vätern erweisen. Bo jeśli tego nie będzie w ich życiu, wenn das in ihrem Leben nicht vorhanden wird, to poznawanie Pana Jezusa poprzez doświadczenie, dann erkennen des Herrn durch diese Erfahrung, to będzie przedłużać się, wird sich verlängern. A Bóg jest zainteresowany tym, abyśmy wzrastali jak najszybciej. Und Gott hat Interesse, dass wir schnell zum Wachstum kommen. Abyśmy byli mocni. Dass wir stark sein. Aby Bóg mógł czynić w naszym życiu i przez nas wielkie rzeczy. Dass Gott durch uns und in unserem Leben große Dinge tun kann. Tym bardziej, że zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy w tych ostatecznych czasach. Wir wissen, dass wir leben in den letzten Zeiten. Teraz jedną zwrotkę z pieśni numer 62. Pierwszą zwrotkę pieśni numer 62. Trzecia zwrotka, Geistliche Lieder 173, Vers 3.
Przeczytamy dwa wiersze z Księgi Psalmów. 119. Psalm 119. U nas to jest wiersz 162, ale w niemiecki może być przesunięty. Bei uns im polnischen Vers 162. Ich weiß nicht, wie im deutschen. Jaki jest tekst tego wiersza? Ja się cieszę z wyroku Twego jako ten, który znajduje wielkie korzyści. Derselbe Vers 162. Z Psalmu 126. Und Psalm 126, 5. wiersz, Festo. Którzy siali ze łzami rządź będą z wykrzykaniem. Wir haben also hier in Vers 14, von der Mitte an bis Vers 17, die Jünglinge von uns. A więc tutaj od połowy 14 wiersza aż do 17 za temat mamy młodzieńców. Jünglinge zeichnen sich aus durch geistliche Kraft. Młodzieńcy charakteryzują się tym, że mają duchową siłę. Sie sind stark. Są mocni. Und der Grund ihrer Stärke ist, weil das Wort Gottes in ihnen bleibt. A podstawą tej mocy jest to, że Słowo Boże w nich trwa. Das ist ein sehr tiefer Gedanke. Jest to bardzo głęboka myśl. Es gibt manchmal Gläubige, die gehen regelmäßig in die Zusammenkünfte, wo Gottes Wort gelesen wird. Są czasami tacy wierzący, którzy chodzą regularnie na zgromadzenia, gdzie jest głoszone Słowo Boże. Aber sie lesen nicht persönlich das Wort Gottes. Ale niestety nie czytają osobiście Słowa Bożego. Sie werden niemals jünglinge werden. I oni nigdy nie będą młodzieńcami. Damit man ein Jüngling im Glauben wird, aby stać się młodzieńcem w wierze, ist es nötig, das Wort Gottes persönlich zu lesen und zu erforschen. Jest rzeczą konieczną, aby Słowo Boże czytać osobiście i zgłębiać je. In einer Haltung, die sich unter Gottes Wort beugt. W takim usposobieniu, które się uniża pod Słowo Boże. Und dann beginnt das Wort Gottes unsere Gedanken zu prägen. Ale chodzi też o to, aby Słowo Boże się zakorzeniło w naszych myślach. Das Wort Gottes bildet unsere Ansichten über alle Dinge. Aby Słowo Boże kształtowało nasz punkt zapatrywania na wszystkie sprawy. Und das ist das Wort Gottes, das in uns bleibt hier. Aby to Słowo Boże w nas trwało. Und dadurch können wir den Bösen überwinden. I tylko w ten sposób jesteśmy w stanie złego zwyciężyć. Wenn er uns angreift. Gdy on nas zaatakuje. Es ist gut, auf das vollkommene Beispiel des Herrn Jesus hinzuweisen. Dobrze jest wskazywać na doskonały przykład Pana Jezusa. Er wurde vom Feinde angegriffen. Ktoś, kto jest atakowany przez nieprzyjaciela. Nachdem er in der Wüste war. Pan Jezus był atakowany przez nieprzyjaciela i gdy był w pustyni. Und er hat geantwortet mit dem Wort Gottes. To odpowiadał na pokusy szatana Słowem Bożym. Allerdings hat, und das ist sehr wichtig für uns, der Feind auch das Wort Gottes benutzt. I jest to bardzo ważne dla nas, że nieprzyjaciel Boży też używa Słowa Bożego. Aber er hat es abgeändert. Ale on to słowo zmienił. Aber der Herr Jesus je wypowiedzi swojej. Hat es klar gesagt. Das Wort Gottes klar und genau gesagt. Ale Pan Jezus wypowiedział Słowo Boże jasno, dobitnie. Es gibt eine Sache unter Gläubigen, die mir Sorge macht. Jest pewna rzecz wśród wierzących, która bardzo mnie martwi. Dass man den Angriffen des Feindes begegnen will. Że chce się wystąpić na przeciw atakom nieprzyjaciela mit wissenschaftlichen Argumenten. Posiadając argumenty naukowe. Und das wird immer Niederlage bedeuten. A to zawsze będzie oznaczało, że będziemy musieli ulec w walce. Der Feind, ein Beispiel. Na przykład. Der Feind will uns sagen,
die Welt ist geschaffen worden durch, es ist nicht geschaffen, sondern durch Entwicklung entstanden. Na przykład nieprzyjaciel chce nam wmówić, że Ziemia nie została stworzona, tylko się przez ewolucję rozwinęła. Es gibt Christen, die wollen diesen Argumenten begegnen auf dem Boden der Wissenschaft. I są chrześcijanie, którzy chcą sobie poradzić z tym problemem, argumentując słowami naukowców. Aber die Antwort der Jünglinge ist, ale odpowiedź młodzieńców brzmi, es steht geschrieben. Jest napisane. Das ist ganz einfach. Jest to bardzo proste. Dann wird auf eine besondere Gefahr der Jünglinge noch hingewiesen. Ale też jest wskazane na szczególne niebezpieczeństwo, które może dotknąć tych młodzieńców. In Vers 15 bis 17. Właśnie w wierszach od 15 do 17. Es ist die Welt. To znaczy świat. Und es ist das, was in der Welt ist. I to jest rzeczy, które są w tym świecie. Das sind zwei Dinge, die wir unterscheiden müssen. Są to dwie różne sprawy, które musimy zawsze odróżniać. Es ist die Gefahr für sie, die Welt zu lieben. Jest niebezpieczeństwo, że młodzieńcy będą miłowali świat. Wenn das Wort Welt in der Bibel vorkommt, jeżeli to słowo świat pojawi się w Biblii, dann kann es dreierlei mindestens bedeuten. To słowo może co najmniej trzy różne rzeczy oznaczać. Es kann bedeuten das Weltall, das Gott geschaffen hat. Może oznaczać wszechświat, który Bóg stworzył. Es kann auch in, oder es bedeutet auch in Johannes 3, Vers 16. Może również oznaczać to, jak to mówi Jan w 3 rozdziale, 16 wiersz. Wo wir lesen, dass Gott die Welt geliebt. W którym to wierszu czytamy, że Bóg umiłował świat, może oznaczać pod tym słowem też i całość ludzkości na tym świecie. Ale jeśli w tym miejscu jest mowa o świecie, to oznacza tych bezbożnych ludzi, którzy się razem organizują, um Freude und Glück zu haben, aby mieć radość i szczęście, und ein Ziel zu erreichen, i swój cel osiągnąć, ohne Gott, bez Boga. Und die Welt organisiert sich im Wesentlichen auf dreierlei Weise. A świat z gruntu organizuje się w trzy różne sposoby. Einmal auf politischem Gebiet. Najpierw, po pierwsze, w zakresie politycznym, auf kulturellem Gebiet, w zakresie kulturalnym, und das gefährlichste ist auf religiösem Gebiet. I to, co jest najbardziej niebezpieczne, w zakresie religijnym. Und die Jünglinge werden von diesem Weltsystem gewarnt. I właśnie ci młodzieńcy są ostrzegani przed tym światowym systemem. Wir haben tatsächlich nichts zu tun mit diesen weltlichen Organisationen. W rzeczywistości my nie mamy nic do czynienia z tymi światowymi organizacjami. Wir sollen sie nicht lieben. My nie mamy ich miłować. Und wir wissen in Vers 17, i wiemy, to czytamy z wiersza 17, dass die Welt vergeht. Że świat przemija. Sie ist im Vergehen begriffen. I z tym przemijaniem to jest połączone. Und sie geht dem Gericht entgegen. To, że ten świat idzie w kierunku sądu. Wir können sie auch nicht verbessern. My nie możemy tego świata poprawić. Ale wiedzmy o tym, że to jest niezgodne ze Słowem Bożym. Denn, und es wird auch zu gar nicht führen. I to do niczego nie doprowadzi. Denn die Welt vergeht, gdyż świat przemija. Und sie geht ihren Gericht entgegen. I zmierza w kierunku swojego sądu. Dann gibt es aber eine zweite Gefahr. Ale również jest drugie niebezpieczeństwo. Die Dinge, die in der Welt sind. To znaczy te rzeczy, które są w tym świecie. Wir könnten ganz abgesondert sein von der Welt. My możemy być bardzo odosobnieni od tego świata. Und wir könnten trotzdem die Dinge dieser Welt. A pomimo tego możemy te rzeczy tego świata in unsere Herzen und in unsere Mitte nehmen. Możemy brać sobie do serca, albo możemy je posiadać wśród nas. Der Apostel erklärt hier die drei Dinge, die in der Welt sind. Apostel wyjaśnia tutaj te trzy rzeczy, które są w tym świecie. Es ist die
Lust des Fleisches. Chodzi tutaj o pożądliwość ciała. Es ist die Lust der Augen. Pożądliwość oczu. Und es ist der Hochmut des Lebens. I to jest pycha życia. Bin sicher, dass manche Brüder etwas dazu sagen werden. Jestem pewny, że nie jeden z braci ma coś na ten temat do powiedzenia. Aber ich möchte drei Männer aus dem Alten Testament vorstellen. Ale chciałbym tutaj przedstawić trzech mężów ze Starego Testamentu. Aus dem Volke Gottes. Pochodzących z ludu Bożego. Die diese drei Dinge aus der Welt charakterisieren. Którzy sobą charakteryzują te trzy rzeczy z tego świata. Die Lust des Fleisches. Pożądliwość ciała. Das ist Simson. To jest na przykład Samson. Wir finden ihn in den Richtern. Czytamy jego historię w Księdze Sędziów. Gott konnte ihn benutzen. Bóg mógł go użyć. Aber die Lust des Fleisches hat ihn zu fall gebracht. Ale pożądliwość jego ciała doprowadziła go do upadku. Die Lust der Augen. Druga rzecz, pożądliwość oczu. Das ist Acham. To jest Acham. Sie hatten den Auftrag, alles zu verbannen im Kampf. Izraelici otrzymali polecenie, aby wszystko uważać za przeklęte w tej walce. Aber Acham sah mit seinen Augen. Ale czytamy, że Acham zobaczył oczami swymi. Und er nahm diese Dinge und verbarg sie in seinem Zelte. I zabrał z łupu pewne rzeczy i ukrył je w swoim namiocie. Und der Hochmut des Lebens. Trzecia rzecz to jest pycha życia. Ja myślę, że to jest największe niebezpieczeństwo. A szczególnie dla braci, którym Bóg dał jakiś dar. Chciałbym wskazać na pewnego męża. To jest Gideon. Die Bibel spricht gut von Gideon. Biblia mówi dobrze, pisze dobrze o Gideonie. Er wird in Hebräer 11 zu den Glaubenshelden gezählt. On jest zaliczany do tych mężów wiary w historii ludu izraelskiego. Gott konnte durch ihn wunderbare Siege erringen. Bóg mógł przez niego doprowadzić do cudownych zwycięstw. Und dann kamen Leute zu ihm mit Schmeichelein. A potem czytamy, że przyszli do niego ludzie z pochlebstwami. Und Hochmut begann in seinem Herzen zu wachsen. I zaczęła wzrastać w jego sercu pycha. Wir sehen das erst am Ende seines Lebens. I czytamy przy końcu jego życia. Und es wird erst richtig offenbar bei seinen Söhnen. To zaczęło się dopiero przy końcu jego życia objawiać, a w pełni objawiło się w jego synach. Wir wollen diese Verse hier in besonderer Weise zu unserem Gewissen reden lassen. Chcemy pozwolić działać tym wierszom w szczególny sposób na nasze sumienia. Die Welt nicht zu lieben, nie miłować świata. Und auch nicht die Dinge zu lieben, die in der Welt sind. Ani nie miłować rzeczy, które są w tym świecie. Chciałbym wrócić troszeczkę i parę słów powiedzieć na temat 13 wiersza. To zunächst müssen wir feststellen, pierwsze co możemy stwierdzić, dass hier von diesen drei Gruppen bestimmte Kennzeichen gesagt sind, to, że na pewno są tutaj nam opisane znaki charakteryzujące te trzy grupy. Also das, was bei den Tätern, Jünglingen und Kindlein herausragend ist. Aber vorsteht. To znaczy to, co jest na pierwszym miejscu charakteryzujące te trzy grupy, to znaczy ojców, młodzieńców i dzieciątka w wierze. I jeśli bracia się z tym zgodzą, to ja mogę te wiersze potraktować jako tytuł następującego. Następującego tematu, który w następnych wierszach w szczegółach dopiero jest omówiony. Nun von den Jünglingen, von den jungen Männern ist bekannt. Wiemy o tych młodzieńcach, dass sie Kraft haben. Że oni mieli moc. Man sieht das heute bei den Sportwettkämpfen. To można zaobserwować w obecnych dniach w czasie zawodów sportowych. Bei der Armee, bei den alpinistischen Leistungen. Można zaobserwować też i w wojsku.
dass also diese nur junge Männer diese Aufgaben wirklich erfüllen können. I jest to stwierdzone, że tylko młodzi mężczyźni mogą rzeczywiście te trudne zadania spełniać. Sie haben Kraft, Energie und Ausdauer. Oni mają siłę, energię i wytrwałość. Und nun geht es hier natürlich um das Geistliche, nicht um das Körperliche. Tak, ale wiemy, tutaj chodzi o sprawy duchowe, a nie o te cielesne. Da wird zunächst von den Jüngern gesagt, dass sie den Bösen überwunden haben. Najpierw jest napisane o młodzieńcach, że oni zwyciężyli złego. Es ist der Böse, also Satan, nicht das Böse. Tu jest mowa o złych, to znaczy o szatanie. Jemand hat gesagt, dass ein Sieg, den wir, den Gläubige in der Vergangenheit errungen hat. Ktoś powiedział, że zwycięstwo, które w przeszłości on dokonał, dass der Wirkungen hat für die Zukunft, to ma zawsze swoje skutki na przyszłość. Das ist auch gut so, das ist hier auch gemeint. I dobrze, że tak jest i o to chodzi. Dass wir nicht vergessen, wir können mit Gottes Hilfe den Satan überwinden. Abyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, że tylko z Bożą pomocą jesteśmy w stanie zwyciężyć szatana. Deutsche Erfahrungen sind wertvoll und sie sind auch nötig. Doświadczenia są wartościowe i pożyteczne. Aber diese Erfahrungen reichen nicht aus, und das wird auch hier ausgeführt. Ale te doświadczenia nie wystarczają i to też tutaj możemy stwierdzić z tekstu. Damit wir auch künftigen Siege erringen können. Abyśmy zawsze w przyszłości mogli zwycięstwa dokonywać. W deutschen sagt man, man kann sich auf seine Lorbeeren auch ausruhen. Po niemiecku się mówi, że ktoś może spocząć na laurach. To jest też w Polsce znane. Das ist dann auch gleichzeitig die Gefahr. Es gibt bei allen Erfahrungen Vorteile und Nachteile. Więc jest i takie niebezpieczeństwo, że możemy spocząć na laurach. I jeżeli chodzi o doświadczenia, to w tym widzimy zarówno plusy, jak i minusy. Wir haben ja noch nicht über den Vers gesprochen. Oder machst du mir zu verzeihen, ich schreibe euch hinten, weil ihr den Vater Hand habt, oder? Wollte ich nicht. Ist das behandelt? Da kann ich also gleich weitergehen und noch darauf hinweisen, Vers 14. Ich habe euch geschrieben. Tutaj jest napisane w 14. wierszu, napisałem wam, dzieci. Ich habe das lange nicht verstanden, weshalb der Apostel seine Schreibweise ändert. Długo nie rozumiałem, dlaczego apostoł tutaj zmienia swój styl pisarski. Oder jetzt machen schon eine Sache über diese Schreibweise. Już bracia na ten temat tego zmiany sposobu pisania już powiedzieli, wyjaśnili to. Nun, ich kann nicht richtig lesen, aber was ich davon verstanden habe, ist dieses. Wprawdzie potrafię dobrze czytać, ale to, co zrozumiałem z tego, to mianowicie... Die Schreiber des griechischen Sprachraums kannten einen sogenannten brieflichen Aorist. Pisarze z Nowego Testamentu pisali po grecku. Das heißt, eine Handlung fängt in der Vergangenheit an. I oni pisali w pewnym stylu, który rozpoczynał się w przeszłości. Und die Wirkungen reichen bis heute an. Das ist der Aorist. I pisali to w ten sposób, że zakres oddziaływania ich pism sięga aż do dnia dzisiejszego. Ale meine Briefform, die hier benutzt wird, ich habe euch geschrieben. I ten zwrot w liście, napisałem wam. Versetzt sich der Schreiber in die Lage des Lesers. To znaczy, że pisarz stawia się w pozycji tego, który będzie czytał ten list. Er liest mit den Augen des Lesers dieses Briefes. On, można powiedzieć, czyta swoimi oczami również ten list razem z tym odbiorcą tego listu. Er sagt also mit unseren Worten, on tak mówi, mówiąc prostymi słowami. Wenn ihr diesen Brief lest, dann habe ich euch so und so geschrieben. Jeśli wy będziecie ten list czytać, to ja wam tak i tak napisałem. Nun, ich habe darüber nachgedacht, warum der Apostel Johannes das so tut. I ja rozmyślałem już nad tym długo, dlaczego apostoł Jan tak czyni. Ich denke, dass er sich sozusagen in die Gedankenwelt der Leser versetzen will. On chce po prostu przenieść się w zakres myślenia tego czytelnika. Er gibt sich große Mühe, dass die Leser verstehen, was er sagt. On po prostu się bardzo stara o to, aby czytelnik dobrze zrozumiał to, co on pisze. Und das hat mir zu denken gegeben. I to mi dało wiele do myślenia. Dass auch wir, wenn wir reden, schreiben oder uns unterhalten. Abyśmy i my, jeżeli my rozmawiamy lub przemawiamy albo piszemy coś, uns viel mehr auf die Verhältnisse unserer Geschwister oder Zuhörer einstellen müssen.
abyśmy się bardziej nastawiali na te umiejętności odbioru tych współwierzących, którzy nas słuchają lub coś czytają. Nicht deshalb, damit meine Gedanken zum Zuge kommen? Nie chodzi o to, abyśmy wszelką siłą nasze własne myśli starali się przeforsować, sondern damit Gottes Gedanken richtig verstanden werden. Ale chodzi o to, aby Boże myśli były właściwie zrozumiane. Und sie meinen Geschwistern auch wirklich annehmbar sind. I aby te myśli były do przyjęcia dla wszystkich wierzących. The course is more corrective than a pastoral epistle. Der Brief, den wir vor uns haben, hat mehr einen korrigierenden als einen Hirtencharakter. The heresy that abounded when John wrote it. Excuse me. I speak short sentences. Ten list, który mamy przed sobą, jest bardziej korygujący niż listy pastoralne, pastorskie, pasterskie. The heresy that John had in view when he wrote the epistle was a desperate attack. The heresy, the abtrünnigkeit that John contemplated was a terrible attack against the truth. Die Johannes betrachtete, war ein furchtbarer Angriff gegen die Wahrheit. Ta herezja, której Jan musiał się przeciwstawić w swoim liście, była desperackim, nagłym atakiem. It was a desperate assault, demanding a decisive repulse. Desperate assault, demanding a decisive repulse. Es war ein verzweifelter Angriff, der erforderte, demanding a decisive repulse. Eine Verteidigungsantwort. To taki ostry atak, który wymagał zdecydowanego odparcia albo obrony. The enemy made no difference as to the experimental state of the believer. Der Feind machte keinen Unterschied bezüglich des erfahrungsmäßigen Zustandes der Gläubigen. Dla wroga nie ma żadnej różnicy. On uderza wierzącego bez względu na stan jego doświadczenia. He would attack the whole family of God. Er wollte die ganze Familie Gottes angreifen. On atakuje całą rodzinę Bożą. And each in their station would need to be awake. Und jeder in seiner Situation hatte es nötig, wachsam zu sein. I każdy bez względu na swój stan powinien uważać. As we heard yesterday, the epistle has the same message as the gospel. Wie wir gestern hörten, hat der Brief eine andere Botschaft als das Evangelium. Es hat dieselbe Botschaft wie das Evangelium. Słyszeliśmy już wczoraj, list ma to samo poselstwo co Ewangelia. There were no new doctrines. Es gab keine neuen Lehren. Nie było żadnej nowej doktryny, żadnej nowej nauki tutaj. No afterthought. No new afterthought. Keine neuen Gedanken, späteren Gedanken. Nie było żadnej rewizji, żadnej korekty tego, co już było powiedziane. He was declaring the original, unchanged content of the gospel. Er erklärte den ursprünglichen, unveränderten Charakter des Evangeliums. Jan tutaj wyjaśnia tą niezmienną, objawioną już w Ewangelii prawdę, czy rzeczy objawione. But when John wrote, novel forms were being introduced. Aber als Johannes schrieb, waren neue Formen eingeführt worden. Ale jak Jan pisze, tutaj próbowano wprowadzić nowe formy. Novel forms of doctrine concerning God. Neue Formen der Lehre bezüglich Gottes. To znaczy się nowe doktryny, nowe formy doktryny, nauki odnośnie dotyczące Boga. And so the fathers are reminded of what they had. Und so erinnerte der Vater an das, was sie hatten. Także ojcom tutaj przypomina się o tym, co posiadali. It says what they have in him.
es ist das, was sie in ihm haben. To znaczy, tutaj jest napisane to, co posiadali w nim. It is not what they know in regard to office or character. Es ist nicht etwas, was sie hatten in Bezug auf Amt oder Charakter. Tu nie chodziło o to, co oni wiedzieli o urzędzie czy o charakterze. It doesn't say here you've known the Savior or the Redeemer. Es heißt hier nicht, ihr habt den Heiland oder Erlöser erkannt. Nie jest tu napisane o tym, że znacie Zbawiciela albo Odkupiciela. There's nothing higher and nothing better but the knowledge of himself. Es gibt nichts Höheres und nichts Besseres als die Erkenntnis seiner selbst. Nie ma nic wyższego ani nic lepszego niż znajomość jego samego. His moral beauties and perfections. Seine moralischen Schönheiten und Vollkommenheiten. His graces. Jego moralnej piękności i doskonałości. His graces and excellences. Seine Gnaden, Erweisungen und Vorzüglichkeiten. Jego łask i doskonałości. These things were enjoyed by the fathers. Diese Dinge wurden von den Vätern genossen. Te rzeczy, tymi rzeczami cieszyli się ojcowie. Let them not lose what they have had from the beginning. Sie sollten nicht das verlieren, was sie von Anfang hatten. I tutaj oni nie powinni stracić to, co posiadali od początku. But now we have before us the young men. A więc mamy jungen vor uns. Ale teraz tutaj Jan ma przed sobą tych młodych, młodzieńców, młodych mężczyzn. They have been in conflict. Sie waren in conflict. In conflict. Sie waren im Kampf. Oni mieli konflikt, byli w konflikcie. W walce. But they had blessed victory. Aber sie hatten gesegnete Siege. Ale odnieśli tutaj błogosławione zwycięstwo. The deceitful world with its lusts is passing. The deceitful world with its lusts is passing. Die betrügerische Welt mit ihren Lüsten würde vergehen. Ten zwodniczy świat wraz ze swoją pożądliwością przemija. One thing would keep them. Eine Sache würde sie aufrechterhalten. His words abiding in them. Jedna rzecz może zachować tych młodzieńców. To słowo, które pozostaje w nich. Das Wort, das in ihnen blieb. His word would form their thoughts. Sein Wort würde ihre Gedanken bilden. Gdyż jego słowo będzie kształtować ich myśli. And would produce the mind of Christ in them. Und würde die Gesinnung Christi in ihnen hervorrufen. I spowoduje, iż będą posiadali zamysł Chrystusa. They had treasured up his word in their souls. Treasured. Sie hatten sein Wort in ihren Seelen angesammelt. Oni składowali jego słowo w swoim sercu, jak skarb. They had transferred the Bible into their hearts. Sie hatten die Bibel in ihr Herz übertragen. Oni przenieśli Biblię, aby zamieszkała w ich sercu. Every word was the word of the Lord. Jedes Wort war das Wort des Herrn. Każde słowo, jakie słyszeli, to było słowo od Pana. But this required labor. Aber das erforderte Arbeit. Ale to wymaga pracy, wysiłku. Devoted energy and labor. Hingegebene Energie und Mühe. Poświęconej energię, trzeba tutaj włożyć energię i pracę. It would involve time of reading and prayer. Es erfordert Zeit zum Reden und zum Beten. To wymaga czasu und zum Beten. To wymaga czasu, aby czytać i modlić się. It would need the time of meditation and the Spirit's ministry. Es erfordert Zeit, darüber nachzusinnen und den Dienst und the Spirit's ministry. Ah, ja. Und den Dienst des Geistes. To wymaga czasu na rozważanie tego słowa i na służbę Ducha. And so this precious treasure. Und so dieses Schatz. I tak ten kosztowny skarb. Was the spring, the power of their thought and conduct. War die Quelle und die Kraft ihrer Gedanken. Był mocą i źródłem ich myśli. It gave them strength. Skarb ihnen Kraft. I dał im moc, siłę. And I would suggest it gave them Nazarite strength.
That's the right strength. Number six. Also, es würde Ihnen Nazireerkraft geben. I chciałbym zasugerować, iż Duat dał im siłę Nazarejczyka. And we have, I think, 14 times we read the word separation. 14 Mal lesen wir das Wort Absonderung. Can you repeat the last time? I believe it occurred 14 times. The word separation occurs in number 6. Ja wierzę, i tu w odniesieniu do czwartej księgi Mojżeszowej, szóstego rozdziału, że słowo oddzielenie pojawia się tam 14 razy. In Kitum od 6, 14 Mal das Wort Absonderung. But it is just these strong ones that are the special objects of attack. Aber sind gerade diese starken, are the special objects of attack. Also die besonderen Gegenstände des Angriffes feindes sind. Ale to właśnie ci mocni stali się obiektem szczególnego ataku. But the character of attack was not direct, but subtle. Aber der Charakter des Angriffes war nicht Direktheit. Jeśli chodzi o charakter tego ataku, o rodzaj tego ataku, to nie był to atak bezpośredni, lecz taki podstępny. They were temptations, especially for those full of energy. Das waren Versuchungen gerade für solche, die voller Kraft waren. Były to pokusy dla tych, którzy byli szczególnie pełni energii. Think of the movement to advance the well-being of man. Denken wir an die Bewegungen, die den Fortschritt der Wohlfahrt des Menschen herbeiführen sollen. Pomyślmy o tych wszystkich ruchach, których celem jest dobrobyt ludzkości, polepszenie losu człowieka. We've already touched on the political, the educational, the religious. Wenn wir an die politischen, pädagogischen und religiösen Bemühungen denken. My już mówiliśmy o sferze politycznej, o sferze edukacji, o sferze religijnej tego świata. The temptation is to be diverted and to elevate mankind. Die Versuchung ist to be diverted. Ja, das war elevating, diverting. Auseinanderzubringen, aber eine höhere Stufe zu bringen. No, divert is to go to one side. Yeah. Więc to pokuszenie ma jeden cel, aby wywyższyć ludzkość, ono idzie w jednym kierunku. The temptation now is to correct social and civil order. Die Versuchung ist heute die soziale und bürgerliche Ordnung zu charakterisieren. Jest teraz pokusa, aby poprawić ten społeczny albo cywilny ład. The energetic Christian can be turned aside in this matter. Die Gefahr besteht darin, dass Christus in diesen Dingen beiseite gesetzt wird. I ci chrześcijanie pełni energii mogą zostać odciągnięci właśnie do tych spraw. It's this sphere of the world. The world is perceived as an opportunity to do good. Die Welt wird als Gelegenheit angesehen, Gutes zu tun. Gdyż świat jest widziany jako sfera możliwości, aby czynić dobrze. And so the young are diverted to seek the glory in the world. Und so werden die Jungen dahin geleitet, die Ehre in dieser Welt zu suchen. Także ci młodzi mogą zostać odciągnięci, skierowani w jedną stronę, aby szukać chwały tego świata. The danger is for the young men to be entangled with what is opposed to the Father's love. Und die Gefahr ist für die jungen Leute, verwickelt zu werden in das, was dem Vater entgegen ist. I istnieje ta pokusa, aby, że ci młodzi ludzie zostaną uwikłani w sprawy, które są przeciwne miłości Ojca. It's clear that Satan wants to turn us aside. Es ist klar, dass Satan uns an die Seite zu ziehen sucht. Jest rzeczą jasną, seine Seite zu ziehen sucht. Jest rzeczą jasną, iż Szatan chce nas odciągnąć na swoją stronę. But it's clear that the Apostle John
Ale to jest klar, dass der Apostel Johannes, ale jest również rzeczą jasną, iż apostoł Jan desired that the young men as well as the fathers might continue in the things that they had learned. Wünschte, dass die Jünglinge ebenso wie die Väter in dem bleiben möchten, was sie gelernt hatten. Że było pragnieniem apostoła Jana, aby ci młodzi ludzie, podobnie jak ojcowie, trwali w tych rzeczach, które się nauczyli. Młodzieńcy nie osiągnęli tego stopnia rozwoju jak ojcowie. Über das Ziel, was die Väter erreicht haben, würden wir gerne länger nachdenken. A ten cel, który osiągnęli ojcowie, to chętnie byśmy jeszcze dłużej rozważali. Sie hatten Christus, wie am Anfang ist. Oni mieli Chrystusa, który jest od początku. Und sie kannten nichts anderes als Christus. A nikogo innego, czy nic innego nie znali, jak tylko Chrystusa. Wenn wir ihn so besitzen in unseren Herzen, jeżeli go w taki sposób będziemy posiadać w naszych sercach, kann uns niemand etwas hinzufügen, selbst der Himmel nicht. To nic innego nie jest w stanie nam coś dodać do tego. Nawet same niebo nie może nam czegoś dodać. Ale do tego stanowiska to młodzieńcy jeszcze mają pewien odstęp, pewną odległość. Ale jest to jednak ważne, że możemy o nich przeczytać. Dass das Wort Gottes in ihnen bleibt. Że Słowo Boże trwa w nich. Sie hatten Energie aufgewendet. Oni użyli wiele energii, das Wort Gottes zu studieren, aby Słowo Boże studiować. Das geht nun mal über den Verstand. To nie da rady, aby tylko to zrobić umysłem. Aber der Verstand ist überhaupt nicht entscheidend, wie wir hörten. I tak jak żeśmy słyszeli, umysł nie jest w tych sprawach decydujący. Sondern wenn wir Gottes Wort lesen oder hören, ale jeśli my czytamy albo słuchamy Słowo Boże, muss es 30 cm tiefer fallen, to Słowo musi zagłębić się 30 cm niżej. Bis in mein Herz hinein. Aż do mojego serca. Ich meine damit, ja mam na myśli w tym względzie, dass das Herz der Sitz meines Willens ist. Że serce jest siedliskiem mojej woli. Das ist der Fall an den meisten Stellen im Wort Gottes, wo vom Herzen die Rede ist. Tak właśnie wiele miejsc ze Słowa Bożego ma to na myśli, mówiąc o sercu. Gelegentlich meint es auch Zuneigung. Czasami też i ma na myśli takie skłonności. Es wurde schon gesagt, mit welcher Intensität wir das Wort Gottes lesen und in unsere Herzen aufnehmen müssen. Już było wspomniane, z jaką intensywnością powinniśmy Słowo Boże czytać i do serca swojego przyjmować. Nur dann sind wir stark und in der Lage, den Bösen zu überwinden. Tylko wtedy będziemy silni i będziemy w stanie złego zwyciężyć. Wir haben schon gehört, dass es sich um das geschriebene Wort Gottes handelt. I żeśmy już słyszeli, że chodzi tutaj o te spisane Słowo Boże. Es ist nicht das Wort, was der Evangelist Johannes im ersten Vers seines ersten Kapitel im Evangelium meint. Nie są to słowa, które Ewangelista Jan w pierwszym swoim rozdziale Ewangelii Jana przytacza. Es hat schon ein Bruder darauf hingewiesen, dass wir ihn, den Herrn Jesus, nicht erkennen, letzten Endes nicht erkennen und erfassen können.